Moglibyśmy teraz tutaj kilka rzeczy zmienić, trochę też ten kod usprawnić. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi tutaj do głowy, to niepotrzebnie tutaj to podajemy w ten sposób, możemy zrobić props, bo przecież mamy wypisane to dokładnie tutaj. Następnie no, zwraca moją uwagę to, że te komponenty, wszystkie trzy robią w zasadzie to samo, nic się nie odróżnia oprócz tutaj podawanych argumentów. Ja chcę Cię wprowadzić do Reacta, więc zrobiłbym tutaj taki trik. Ok, i mam coś takiego, chodziło mi o coś takiego, żebyśmy w tym stringu zwracanym mieli tak naprawdę kod HTML, i ten kod HTML chcemy wstrzykiwać teraz do aplikacji, więc musimy utworzyć tutaj odpowiedni węzeł, gdzie to będziemy wstrzykiwać. Moglibyśmy to robić bezpośrednio do body, ale ja zrobię tutaj coś takiego. I teraz tutaj w środku tego diva o id app będziemy wrzucać nasz kod HTML, który, który jest wypluwany przez te komponenty. A więc na górze pliku zrobię sobie zmienną app dokument get element by ID ID było app i teraz to nam tutaj pokazuje, że może być to HTML element albo null. To dlatego jest null, że no, nie wiadomo czy coś znajdzie na tej stronie. Może nie być czegoś id AP, więc ja zrobię tutaj wykrzyknik i w tym momencie TypeScript tak, wiedział, że te app ma traktować, że ono zawsze jest. I to app będę wrzucał tutaj zamiast tych konsologów. No i to teraz poczynimy app. I w środku tego, w appie mamy coś takiego jak inner HTML i tutaj w tym HTML do tego inner HTML on się spodziewa tej stringa. Znowu zrobimy mu template string, ale tym razem już będziemy używać tutaj tych komponentów i też sobie je zinterpolujemy. Tak, to nie jest istotne tutaj, co nam z tego wyjdzie. Ważna tutaj jest metoda, że coś takiego po prostu robimy. OK, sprawdźmy, jak to wygląda w przeglądarce. Wygląda to tak. Jak sobie zajrzymy do kodu, to widać, że jest to header. A gdzie są nasze pozostałe. W środku też jest jakiś header. W środku, coś tutaj się stało niedobrego. Zaraz to naprawimy. A więc tak, no, brakuje nam tutaj zwyczajnie y, zamykających znaczników. To tu trzeba, z tym trzeba uważać. Zobaczmy teraz. I są. Tak, są równolegle jakby. Mamy trzy komponenty, które stworzyliśmy sobie za pomocą no wstrzyknięcia kodu html jako string po prostu no i teraz ten kod moglibyśmy w zasadzie skrócić jeszcze bardziej niepotrzebnie tutaj zapisujemy to tu do zmiennej zrobimy coś takiego tak i to dalej wygląda tak samo co teraz możemy z tym zrobić no ja chciałbym wstrzykiwać jakby całą tą zawartość tego jako jeden props i chciałbym żeby to się nazywało Children. I teraz yy, zawartość tego wklejam. Interpoluję tutaj. To ma wyglądać w ten sposób: w każdym komponencie, tylko w środku tylko children. I musimy jeszcze tylko zmienić tutaj, yy, jakby definicję. Tutaj te propsy to jest coś takiego. I teraz nam się to będzie zgadzać. I teraz chciałbym zrobić jeszcze jeden komponent, jakby. Komponent, który będzie przechowywał w sobie wszystkie te, te trzy komponenty, które stworzyliśmy tutaj. Aha, tutaj jeszcze mamy źle. Tak, i teraz zabierzmy się za ten dodatkowy komponent, czyli create, niech to będzie app. To jest typu komponent, pobiera children jako string i wyświetlamy to jako div, powiedzmy. Gówny. i teraz no, chciałbym żeby do tego create up tutaj do tego komponentu właściwie wyrzućmy sobie te create zostawmy takie app, ale pisane wszystko wielką literą. W ten sposób i teraz tutaj też mógłbym skasować to. Czy nam to działa? Działa. I w tym momencie Chciałbym użyć, wyrenderować ten app tak samo jak pozostałe. Tutaj. I znowu podać mu props, ten który potrzebuje, czyli children. I tu będzie jakiś oczywiście string, tekst. Ja już wiem, że to będzie coś takiego. I załóżmy, że to jest interpolacja tutaj. Mamy też template stringa. Tu jest początek, tu jest koniec i tutaj mamy coś podobnego. No, wklejam tutaj. I wychodzi nam takie, takie tutaj drzewko, no bo tak naprawdę moglibyśmy teraz umieścić jeszcze komponent footer w komponencie header, albo utworzyć jeszcze jakieś inne komponenty i sobie je tak nawzajem zagnieżać, ale tutaj taki jeden poziom zagnieżdżenia, że w app znajdują się sidebar, header i footer. I teraz, czy to nam zadziała w przeglądarce w taki sposób, że będzie komponent div, tutaj jest div. No nie mamy tutaj żadnych identyfikatorów, ale wiem, że ten div to jest ten komponent app i w nim mam w środku mam te trzy moje section, header i footer. I, i w ten sposób sobie mogę tworzyć strukturę. Hmm, przy użyciu akurat tutaj HTMLA w template stringu to nie jest dosyć wygodne, bo no, nic tam nie sprawdza, czy ten kod jest poprawny, ale mamy zalążki takiego naszego już framework'a. Skup się tutaj hmm, na tej strukturze. Ponieważ no jest. Yy, istotne, aby tutaj zrozumieć. W ten sposób będziemy tworzyć komponenty w Reakcie, ale na razie Reakta tutaj nie ma. Mamy tutaj do czynienia z samym type natomiast ten type script macie wprowadzić do Reakta. My yy, piszemy tutaj typy, zaczynamy sobie od prostych rzeczy, pisaliśmy funkcję. Tworzymy teraz typ komponent i ten typ komponent. Jakby implementujemy go, go tutaj, i następnie tych funkcji używamy. I teraz nieważne, jakiej fun jaką funkcję byśmy stworzyli, która pasowała do typu komponent, i wrzucili tutaj, jako następny powiedzmy cokolwiek. Cokolwiek, powiedzmy w TypeScript jest takiego jak taka instrukcja. declare i teraz. Deklarujemy, że coś takiego jest podobnie jak tutaj. Tutaj jakby deklarujemy, że on na pewno znajdzie jakiś app, tak samo tutaj zadeklarujmy, że jest taki komponent na 100% jest taki komponent jak e, cokolwiek. E, tylko to by musiało być declare const cokolwiek w ten sposób. I on zobacz tutaj nam nie wypluwa żadnego błędu. On widzi, widzi tego cokolwiek jako że to jest komponent, który tutaj pasuje. I teraz mamy przez to, że mamy bezpieczeństwo typów, wiemy, że on przyjmuje coś takiego i zwraca stringa. To wiemy, że możemy go w tym miejscu umieścić. I nie interesuje nas tak naprawdę, skąd ten cokolwiek się wziął. Ten komponent cokolwiek. Okej, okay, to jest niepotrzebne, to ja sobie to usunę teraz. I to by było na tyle. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. W na następnym odcinku. Hej!